Siema widzu, witam cię bardzo serdecznie w ten przepiękny piątek. Dzisiaj mam dłuższe newsy, ale mniej tych newsów jest, ale ogólnie bardzo dużo się wydarzyło. Wakacje już się kończą, niedługo najgorszy okres, czyli jak będzie super pogoda na zewnątrz, a ty będziesz wychodził na zewnątrz, ale do szkoły, do pracy, do obowiązków, a przy takich upałach kawa nie wchodzi najlepiej. Dlatego oprócz robienia GBS-a z 5 razy więcej kofeiny na zimno, co jest skomplikowanym dość procesem, bo trzeba dodać lód, to mam dla was coś mega łatwego. Idźcie do najbliższego Kauflanda i kupujcie nowy smak GBS-owego frappe, czyli krem orzechowy, który dosłownie smakuje jak Nutella. Dajcie sobie dwie łyżeczki takiego frappe, zalewacie mlekiem i mieszacie. Będzie to jedna z pyszniejszych kaw, które wypijecie, które jest obecnie dostępne w każdym Kauflandzie. Używajcie kodu ZEBO, aby otrzymać 20% zniżki, bo tam też oczywiście macie dostępne smaki frappe. Wszystkie linki w opisie lub lokalizacji Kauflanda na Google Maps. Pierwszy news to jest takie trochę, nie wiem w sumie, mnie to jakoś nie ruszyło, ale widziałem, że ludzi ruszyło to, że Freeze w burze nie sprawdził jakby warunków pogodowych i wszedł na Giewont, czy jakkolwiek ta góra najwyższa się nazywa w Polsce. Oczywiście wszystko to było takie w miarę spontaniczne, on to zrobił jako taka reklama tego jego napoju, który jest bardzo średni, mi w sumie nie smakuje. Ja brzmię jak największy hater Freeze, ale serio tak nie jest, po prostu napiłem się tego rasza, nie? No jakby posmak tego picia jest taki dziwny, bo jakby jak dmuchasz po napiciu się tego picia, to czujesz takie coś dziwnego. Nie wiem, jakie oni tam słodziki użyli, ale nic takiego jeszcze nie doświadczyłem w życiu. Tu w ogóle wejść? Ostatnia prosta! No i tak, Freeze wszedł, nie sprawdził do końca pogody lub nie wiem, pogoda się nie sprawdziła czy coś i ludzie nagle zaczęli narzekać, że dzieci będą cię kopiować i też wejdą na Giewont, jak będzie burza. Jakby dzieci, nie wiem, no mogły sobie dojechać do Zakopanego i wchodzić na Giewont, tak o po prostu. Według mnie trochę przesada, tak samo jak przesadą było to, że ludzie narzekali, że nie wiem, dzieci sobie będą wysadać Audi TT nagle, bo Freeze też to robi. W 2020 roku Biedronka miała sprawę, bo była różnica między cenami na półkach, a przy kasie. Urząd nałożył na Biedronkę karę w wysokości 115 milionów złotych, a teraz przy samoobsługowej kasie masz komunikat, który będzie się wyświetlał przez kolejne 3 lata, który informuje o prawie, jeżeli chodzi o ceny na półkach, a przy kasie. Ale można powiedzieć, że Biedronka miała za swoje, tak samo jak Daniel Magical ma za swoje, no bo zbanowali mu konto na TikToku. I niestety nie wiadomo, czy TikTok nagle się wziął za Daniela Magicala. Wątpię, bo teraz jak raczej było o nim cisza i w sumie aż tak nie odpierniczał jak na początku. Też wątpię, że nie wiem, on coś złego zrobił i dostał bana, ale też jest prawdopodobieństwo, że po prostu dostał bana takiego losowego, na przykład też użytkownicy Gen Z dostawali nieraz tak o po prostu, bo TikTok miał swoje humorki, więc trzymam kciuki, że to była jedna z tych dwóch pierwszych opcji, nie ta ostatnia. Samo jak są dwie opcje tego, dlaczego Jake Paul nagle zaczął pisać po polsku, bo na X-ie, czyli Twitterze, napisał pierw wielki czas walki, a potem napisał dzień dobry. Ja jak to zobaczyłem, to myślałem, że po prostu mi się coś zbugowało, że nie wiem, automatyczne tłumaczenie mi się włączyło, no ale na innych tweetach mi się nie włączyło, więc trochę to było dziwne. Niby to jest dlatego, że jedzie do Polski na jakąś walkę i będzie gościem specjalnym, żeby oglądać tą walkę, ale mi się wydaje, że biorąc pod uwagę, że Fame 20 się zbliża, a Fame raczej coś specjalnego będzie chciało szykować na 20, to jest opcja, że faktycznie Ferrari zawalczy z Jake'em Paulem. Nie wiem, takie dziwne myśli mnie przechodzą, ale daje takie 50-50 tej szansie, że jest jakaś tam realna szansa. Ale realnej szansy na powrót Mini Majka do Pauliny nie ma, bo on znów się wypowiedział o tej jej książce, tym razem na wywiadzie. No i taki krótki fragment wam teraz puszczę i sobie go omówimy. Uważam, że ta książka nie będzie miała nic wartościowego a propos jakiegoś marketingu, ponieważ Paulina, tak, nie chcę już tam mówić, raczej sama by nic nie osiągnęła w świecie social mediów. Tutaj możecie powiedzieć, Michael, ale ty też byś nic nie osiągnął, no i to racja, ale on przynajmniej nie wypuszcza jakby książki o tym, jak osiągnąć coś. Wpisu na Paulinę? Nie, nie był, ja to zobaczyłem, to stwierdziłem, że też skomentuję, no ale niepotrzebnie chyba to skomentowałem, bo wyszedłem na buraka. Powiedziałeś, że rozstaliście się w zgodzie, czyli ta zgoda cały czas jest, czy ten konflikt jakoś się zaostrzył w międzyczasie o psy, o których było głośno? No, niech zostanie tak jak jest. Okej, czyli bez komentarza. Coś się tam zaostrzyło. Tego co ja widziałem, ale mogę być w błędzie i po prostu akurat taki zbieg okoliczności, ale zauważyłem, że Paulina wstawia tylko jednego tego psa, a drugiego cały czas Mini Mike wstawia. Jakby się troszeczkę podzielili, jakby rozdzielili te psy i mają po jednym. Niby tak się chyba nie powinno robić, ale co ja tam będę gadać. Ale dobrze, że Mini Mike przynajmniej ogarnął, że wyszedł na buraka, lajkując te wszystkie rzeczy i niektóre komentarze, które tam pisał. Ale ja jak widzę całą tą ekipę, to ja po prostu widzę, że to jest taki wulkan, który niedługo
niedługo już wystrzeli. Tak czuję, że już cała ziemia jakby wibruje. Tak samo jak cała ziemia wibruje pod Patrycją Mołczanów, bo ona udzieliła wywiadu, gdzie dowiadujemy się ciekawych rzeczy, z których może się pośmiejemy, może będziemy też smutni jak ona. No sami zobaczcie. Jak sobie radzisz z lekkim spadkiem popularności? Okej, na początku ten wywiadowca zaczyna tak miło dla niej, mówi, że lekki spadek popularności, ale nie powiedziałbym, że to jest lekki. Wiesz co, nie radzę sobie. Wiadomo, że TMX już nie istnieje, więc no nie jest na topie. No ale mam tak, że po prostu staram się skupiać bardziej na swojej głowie. Dlatego poszła na wywiad do gościa, który jest znany z tego, że na przykład postawia ludzi podczas wywiadu w negatywnym świetle. Ale to dopiero za chwilę. Ale ogólnie trzeba powiedzieć plus za szczerość, że po prostu mówi, że sobie nie radzi z tym, że popularność jej spada. Nie dziwię się. No bo jak dostajesz wszystko na tacy i nagle jak ta taca jest jakby odbierana od ciebie, a ty nie potrafisz jakby swojej własnej tacy trochę wytworzyć czy tam ogarnąć, no i całe to jedzenie, które na tej tacy jadłeś, już znika nagle, no to się nie dziwię. No bo ona jako jednostka, no nie, miała wiele kontrowersji, nie tylko wokół siebie, ale jakoś nie potrafiła tego przełożyć na realne jakby rzeczy, nie? Fagada tak jak ma dużo na przykład wiele kontrowersji wokół siebie, to potrafi jakkolwiek to jakby zmienić na jakieś tam, nie wiem, followersy czy cokolwiek, że jakkolwiek ludzie się jeszcze nią interesują. A Patrycja Mołczanów mam wrażenie, że jest takie, o, zrobiła to? O, okej. Okay. Dobra, ale trochę jest ci przykro, jak patrzysz, że te liczby spadły. Nie, no, cieszy się z tego, że spadły liczby, no, na 100%. On zadaje takie pytania, że ona pewnie podczas tego wywiadu nie rozumie tego do końca, ale on jej dosłownie takie szpilki wrzuca, no, takie, przykro ci, że ci spadają zasięgi, co? Przykro, no, szczerze, czasem mam takie dni, że mam takie myśli, że ej, w sumie, no, coś się kończy. Ktoś zaczyna, A jaki masz plan B? Jeżeli nie bycie influencerką, to co? Ej, to akurat mnie mega ciekawi. Ciekawe, gdzie Patrycja Mołczanów będzie, co ona będzie teraz robić. Wiesz co, ja nie chcę o tym za dużo teraz mówić, ale myślę o paru biznesach. Tyle dobrze, że nie myśli, że będzie influencerem do końca życia, koniec, kropka, bo to była odklejka mocna. No ale tak jak mówię, nie chcę za bardzo jasne, tutaj opowiadać. Jasne, czyli można też trochę powiedzieć, że internet cię przeżył i wypluł lekko. No i o to mi chodzi, nie? To są właśnie wywiady z tym Damianem Glinką, chyba tak się nazywa. Chłop pod koniec, no internet to ci ogólnie przeżył i wypluł. Co on gada? Tak brutalnie, jakby znowuż, tak powiedzieć, jak tutaj brutalnie. Nie róbmy z siebie biduli. Ja podobną bekę miałem, jak się okazało, że ogłosili nowe paluszki, niby Natsu, ale w sumie to Yammers ma kolabzy beskidzkie. Okej. Okay. Ale mnie śmieszy to najbardziej to, że w sumie jest tam Natsu na opakowaniu, ogólnie Natsu, paluszki i tak dalej, ale ja nigdzie nie widziałem, żeby ona jakkolwiek to reklamowała. A to już w sklepach jest. Kolejny produkt, który zobaczymy, to jest w sumie film. Film w kinach od Natsu, ale nie tylko Natsu, tylko też Buddy i Bogzela. To jest jakieś inne w ogóle uniwersum, którego totalnie nie rozumiem. Ma to być film o jakichś influencerach i o zarobieniu miliona, czy coś takiego z tego, co widziałem na Instastory. Ogólnie może być nawet ciekawe i z ciekawości pójdę i wam dam znać, jaki ten film był. Nie, nagram osobny jakiś film dodatkowy, który będzie recenzją tego filmu. Zobaczymy jeszcze. Bo Natsu, jak wiecie, już grała w jakichś trudnych sprawach i tak dalej, tylko Budda i Boxer, nie wiem, to też nie jest taki film aktorski typowo, tylko pewnie, nie wiem, jakąś swoją wiedzę będą przekazywać w dokumencie i tyle. Tak obstawiam, no ale zobaczymy. Ja też zobaczę, czy zostawicie lajka i suba, więc zostawcie lajka i suba, oglądajcie do końca, widzimy się jutro i na razie.